Siema. Dziś porozmawiamy sobie o tym typie. Tak jak zresztą widzicie. Dziś porozmawiamy sobie o tym typie. I żeby zrozumieć tego typa, musimy cofnąć się o 3 lata temu, ponieważ no obecnie nikt gada niezrozumiale, no jak widzicie, tutaj gapi się na mnie, jakbym mu coś chciał zrobić. To weź lepiej do tej Biedronki, Biedronkarzu i cienie i weź podlej tego kaktusa swoją drogą, którego masz za sobą, ponieważ mizernie on dzisiaj wygląda. Tak więc, bez zbędnego przedłużania, żeby zrozumieć tego typa, musimy cofnąć się o 3 lata temu. Ten biedroński baran jednak zapomina o tym, że ludzie wciąż na niego czekają. Dobrym przykładem możemy cofnąć się właśnie o te 4 lata wstecz, kiedy to zobaczycie teraz różne opinie od różnych widzów, którzy po dziś dzień, od tych 4 bądź też i 3 lat, czekam nadal na kontynuację Gran Turismo u tego biedronkarza, brodatego, syfiarza. Kiedy byłem małym szkrabem, zawsze lubiłem u Jima oglądać Gran Turismo. Zawsze jarałem się tymi wyścigówkami i myślałem sobie, że sam będę kiedyś jak Lobelt Kubica. Myślałem, że będę jeździł sobie tam przez trasy, przez góry, oceany i będę jeździł moją Toyotą Corollą C95. Ale okazało się, że niestety ten pan Jim mi zbyt wiele obiecał, a słów nie dotrzymał i do dziś dzień nie zobaczyłem całej serii z Gran Turismo 4, a ja jestem jej ogromnym fanem. Jim, wróć, fani czekają. Siema, tu Sonic Fan. Dzisiaj pozdrawiam i ima, bo jest spoko za grimerem, który robi fajne live'y z Gran Turismo. No Jim, ty zuliku jeden, no co ty sobie kurde wyobrażasz, nic ty robisz. Czekam na jakieś czadowe filmy z Gran Turismo. Normalnie powiem tak, zawiodłem się na tobie sromotnie. No ale tak się kurna zawiodłem, że nie wiem co ze swoim życiem zrobić, no nie powiem. Zamiast robić jakieś stream Jimmy czy coś, czy tam ten zajebisty z Gran Turismo, którego zacząłeś bardzo dawno temu, sobie to za 4 lata będzie. Gdzie to kurde jest, ja się pytam? Gdzie to jest stary? Czy z ciebie normalnie kasę chcesz z życia, co ty sobie kurde, że tak powiem, bo obrażasz? Hej wszystkim, z tej strony Pomidor, witam was na kolejnym streamie z Crasha Basha po japońsku. Chciałbym serdecznie przywitać tutaj Kinu.pl, Salvantasa, Jakuba Penkala, Kubę Kłosiński, Kapibara Mentora. Nie wyzywaj mnie, Pomidor, Timi oraz wszystkich tutaj na kolejnym streamie z Crasha Bandicoot Carnival. Moi drodzy, dzisiaj mamy 11 listopada 2015 rok, Dzień Niepodległości. W tej okazji będziemy sobie streamowali Crasha Bandicoot Carnival, ale zanim to zrobimy, chciałbym wam powiedzieć, że mój kolega Jim ostatnio zaniedbał swoje streamy z Gran Turismo 4 i jako, że jestem i wiernym fanem, co możecie zresztą zobaczyć, to bardzo bym chciał, abyście napisali mu wszyscy pod najnowszym odcinkiem z Gran Turismo 2, aby wrócił z powrotem do Gran Turismo 4, ponieważ ja tak chcę i to ogromnym fanem, proszę, zróbcie to. Myślę, że wam też na tym zależy. To mogę o nim powiedzieć więcej. Jest on naprawdę bardzo dobrym kolegą, bardzo fajnym i myślę, że fajnie byłoby mu troszeczkę poubliżać i porobić sobie screeny z jego ostatnich Gran Turismo, żeby porobić memy. Co wy na to? Jesteście za? Oczywiście najciekawsze memy wrzucajcie na grupę Retro Squad. Tam będziemy, tam mamy jakby folder z obrazkami, tak więc myślę, że wam się to oczywiście podoba. Skoro historię macie już przedstawioną, to myślę, że nadszedł czas na zapoznanie się z tymi arcydziełami na jego temat. Uwierzcie mi, jest tego całkiem sporo. Dobra, jesteśmy na oficjalnej grupie Retro Squadu. Wchodzimy sobie w multimedia.
I zjeżdżamy sobie praktycznie na sam dół, ponieważ wszystkie te memy rozpoczęły się od 2017 roku i myślę, że niedługo do nich dokopiemy. O, już tam jeden z nich widziałem. Więc zacznijmy od jednego z pierwszych. No dobra, dokopałem się do pierwszego z memów, a więc proszę bardzo. Oto i on. Jest to mem z 6 lutego 2017 roku, wystawiony o godzinę 19.33. Reakcja typowego gracza Gran Turismo 4 na 80,1%. Tak, myślę, że prawdziwy gracz by zareagował w momencie, kiedy by zobaczył, że tyle procent dopiero wbił. A taka jest reakcja Jima, który w sumie na takim totalnym, wletnym wydrzebaniu patrzy na to wszystko i myśli sobie: no cóż, nie dałem rady, trudno się mówi. Pozostaje mi jeszcze tylko 50 streamów z Gran Turismo, aby ukończyć Gran Turismo 4. I ja, gdybym był na miejscu Jima, to miałbym reakcję jak ten pierwszy koleś, ponieważ bym po prostu złapał takiego triggera, że uwierzcie mi, nigdy więcej bym nie sięgnął po ten tytuł. Reakcje tutaj, jak widzicie, są następujące, że w większości to jest XD. No może poza tym panem, ale jego reakcja się w sumie nie liczy. 7 lutego o godzinie 23.28 pojawił się kolejny mem z kolejnego streama Jima z Gran Turismo 4, gdzie tym razem było... Nie wiem, z jakiego powodu on podniósł tak tę rękę i się cieszył, ale w każdym razie wszystko wyglądało to w sposób taki, że stwierdziłem, że wykorzystam sytuację i zrobię coś takiego. Typowy kibic na meczu Manchester United kontra Jim na meczu Manchester United. Jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma panami? Ten pan po prostu tak wściekle kibicuje drużynie Manchester United, że po prostu byłby w stanie zrobić wszystko, aby ta drużyna wygrała, ponieważ postawił praktycznie dom, rodzinę i wszystko, wiecie o co chodzi. Jego reakcja to jest jeden wielki rage, dlatego że niestety no mecz Manchester United kontra FC Barcelona no został niestety zakończony w sposób negatywny, czyli po prostu przegrał on zakład i zbankrutował. Natomiast ten pan, no cóż, akurat dwa dni później postawił na mecz Manchester United, no i jak widzicie, cieszy Michę do tego, że jemu się udało wygrać życie. No i zamiast wygrać jakiejś porządnej nagrody i fajnego domu, gdzie mógłbym sobie po prostu pomieszkać w nim, to poszedł pracować do Biedronki. Na ten oto mem. No a tutaj oczywiście drobna korekta, ponieważ powinien napisać Manchester, a nie Manchester, ale no niestety, tak to już bywa, że każdy w życiu popełnia błędy. Następny mem jest z 15 lutego 2017, godziny 21.35. Szkoda, że nie 37. Smutny youtuber memiarz robi live z Gran Turismo 4. Proszę wbijcie tam i pomóżcie mu w grze, błagam. No, to się odnosiło do tego, że niestety Jim na tamtym streamie sobie nie radził. Bardzo mu było przykro z tego powodu, jak widzicie tą przykrość na tym oto pięknym zdjęciu. Był on bardzo sfrustrowany, nie udawało mu się przejeżdżać żadnych endurance'ów. I to był ten moment, kiedy robił 24-godzinny endurance i niestety emulator mu się zaciął. Co za tym idzie, nie mógł kontynuować tej wspaniałej przygody i myślę, że ta reakcja byłaby po prostu idealna na to wszystko. Więc widzisz, Jim, nie opłacało się wcześniej cieszyć Michy, skoro dzisiaj jesteś już wkurzony, ponieważ nie udało ci się przejść Gran Turismo 4. Zresztą zobaczcie sobie sami. Pomóżcie Jimowi, nie radzi sobie w Gran Turismo 4. Wbijajcie na live, jest fajna atmosfera, mogę powiedzieć nawet, że memiczna. Memiczna z tego względu, że po prostu po moim, a raczej po streamie Jima, dużo się memów również posypało, których tym razem niestety znaleźć nie mogłem, ale były to takie bardziej memy od takich dwóch byłych już widzów, bo w sumie ich jakby dawno nie widziałem. I wiem, że były to po prostu takie na szybko memy, które w zasadzie polegały na tym: idzie baba do lekarza, a tu wyskakuje Jim, więc no wiecie o co chodzi. No i tutaj Szymon fajnie to ujął: they see me rolling, they hating. No i zawsze mnie to śmieszy, kiedy słyszę sobie tę muzyczkę. Oczywiście w tamtym okresie jeszcze był stream z Flatouta 2, gdzie ja z Jimem sobie również graliśmy. No i tutaj również muszę wam pokazać, jak mniej więcej ten człowiek się zachowywał wtedy na tamtych streamach, zanim przejdziemy do dalszych memów z nim. Tutaj mamy pierwszy film. 177. Jaki wstyd. Zgadzam się. Jest ogromny wstyd w momencie, kiedy powstaje już drugi film na twój temat na moim kanale. To jest ogromny wstyd, że
taką osobą jak ty muszę się zajmować. Next. O nie, ja to czarno widzę. No kurwa. Super. W ramach kontekstu, o co tutaj w tym wszystkim chodziło? Chodziło po prostu o to, że Jim niestety nie dał sobie rady ze mną we Flataucie dwójce, co skutkowało tym, że niestety no, przegrał w najżałośniejszych powodów. No i widzicie, tak to mniej więcej ja to widzę. Ja to czarno widzę, ale ja widzę to jasno. Guitar joke. I to wszystko zostało wstawione 1 maja o 14:04, ale bierzcie pod uwagę to, że ten stream był bodajże w kwietniu robiony, a moja reakcja zawsze była z jedno- bądź dwudniowym opóźnieniem, jeżeli chodzi o streamy Jima. Next. No, czy to jest jakiś żart? Nie, mój drogi, to nie jest żaden żart. To po prostu jest rzeczywistość, którą ty prawdopodobnie się już nie otaczasz, dlatego że ty jesteś zapracowany i ciebie po prostu w nadzwyczajnym świecie nie ma, więc nie, to nie jest żart. To jest realia. A tak na serio to było odniesienie się do tego, że po raz kolejny znowu on został zgniecony przeze mnie, ponieważ wtedy nie pamiętam jakiego samochodu używałem, ale w każdym razie wyglądało to wszystko na takiej zasadzie, że ja go po prostu porobiłem w kolejnej rundzie chyba 5 raz pod rząd. No i niestety Jim sobie nie dał rady, no nie podołał zadaniu i skończyło to się jak to się po prostu skończyło. No oczywiście z Jimem był na przykład jeszcze taki mem. Taki kozak to dawaj za garażę, no ja niestety z tobą Jim nie chcę się tłuc za garażę, dlatego że uważam, że jesteś niegodnym przeciwnikiem, bo nie ćwiczyłeś ostatnio, więc dlaczego mam znęcać się nad osobami, które po prostu wiem, że sobie nie dadzą rady w ringu? To na przykład, hehe, send nudes please. No cóż Jim, jeżeli tak chcesz, no to każdy tam ktoś ci może wysłać, jeżeli chcesz, ja to tam nic do tego absolutnie nie mam, to jest twoja sprawa i ja tam się nie zagłębiam w twoje fetysze. Tu jest jeden z kultowych memów, mianowicie facepalm Jima za najgłupszy post na świecie i to również wzięło się ode mnie, ponieważ w momencie, kiedy on streamował Gran Turismo 4, to chyba coś tam dał dupy z jakimś tam wyścigiem i ja stwierdziłem, że idealnym momentem będzie po prostu zrobienie sobie screena i napisanie sobie po prostu impactem facepalm Jima za najgłupszy post na świecie, czyli w momencie, kiedy ktoś da najgłupszy post lub najgłupszy filmik z nas, to możecie po prostu dosłownie spamować tym, gdzie tylko chcecie, bo dosłownie najgłupszy post równa się też najgłupszy filmik, bo równie dobrze może ktoś zapostować filmik. Order uśmiechniętego Jima za śmiesznego mema. Zgadzam się stuprocentowo, jest to świetny mem i uważam, że jest powinien zostać on zapisany na karcie na czasie, ponieważ tutaj uśmiechnięty Jim uśmiecha się do nas, jest on po prostu wspaniały. I cóż, jeżeli macie gorszy dzień, spójrzcie na tego uśmiechniętego Jima, a wasz dzień się po prostu polepszy. No i też świetne memy swego czasu robił Degiow, aka dawniej jako zaparty gracz, gdzie po prostu tutaj mamy Jima, który no troszeczkę się zdenerwował. Nie wiem co nim tak wstrząsnęło szczerze, ale najwyraźniej miał powód do zdenerwowania się, prawdopodobnie z tego powodu, że po raz kolejny został wspomniany przez Łysego w kolejnym z filmików, tak więc Jim, ja to rozumiem, nie musisz się denerwować, my wszyscy się tym denerwujemy, więc dlatego uspokój się, zaparz sobie meliski lub zrób sobie ciepłą kąpiel, a w najgorszym wypadku pójdź popracować do Biedronki, tak jak ostatnio dyskutowałeś z Łysym, gdzie w sumie mu to zarzuciłeś. I mnie wkurwieć wystarczająco, że idę do Biedry popracować żegną. O rany, ale frustrat. No może nie jemu, ale w sumie chodzi po prostu o to, że ze złości poszedłeś pracować do Biedronki, wiesz o co chodzi, ziomek. Tutaj w zasadzie to był Jim powyginany na różne strony świata, chyba to był Jim po mefedronie, bo jak widzicie twarz mu się po prostu przestawiła i w zasadzie zostały tylko mu jego świeciste zakola oraz broda, którą ma sobie tutaj. O, ten oto pryncypałek. Tutaj z kolei już nie wiem co się z nim stało, nie wiem czy tutaj kreda była ciągana, czy może tak jak to Filipek w sobocie zarzucił po prostu, może to był okres, gdzie Jim miał codziennie kolędę. Ja tam nie wnikam w to, powiem szczerze, bo mimo, że Jim jest moim spokoziomkiem, to ja nie interesuję się za bardzo tym, co on robi na co dzień, więc jeżeli codziennie miałeś kolędę w tamtym okresie, no to nic dziwnego, że ciebie powyginęło na różne strony świata. Tutaj prawdopodobnie to jest jakiś stryjek Jima, który w sumie został
w jakiś tam sposób wklejony tutaj. No niestety przyznam, że sam czułbym się niekomfortowo w momencie, kiedy bym się pojawił u swojego... jak teraz powiedzieć na Jima? Nie kuzyna? Nie wiem, po prostu u swojego jakiegoś tam dzieciora z innej rodziny. Sam byłbym zdenerwowany i sam bym miał po prostu taką reakcję jak tutaj ten oto pan, więc... Szczere kondolencje składam dla pana. Tutaj był okres, gdzie ja byłem niestety chory i Jim postanowił streamować moją kamerkę w 2017 roku, to był bodajże październik, gdzie Jim sobie grał w Crash Team Racing, a ja sobie byłem na dole i po prostu w pewnym momencie stwierdziłem, że hej Jim, ale ty gadasz takie głupoty, że trzeba tobie ściągnąć słuchawki i walnąć ten głupi łeb, no to jak widzicie, tak też uczyniłem. Po prostu z dolnej kamerki przeteleportowałem rękę do góry i dostał on w ten głupi łeb za głupoty, jakie gadał. Tutaj niestety, no, wyszła sprawa taka, że ja skupiłem się na czymś, a on po prostu chyba z kimś dyskutował. No Jim, powiem ci, że strasznie to jest nieprofesjonalne na streamie, ponieważ w momencie, kiedy robisz streama, to powinieneś siedzieć na dupie i rozmawiać z ludźmi, a nie w nieprofesjonalny sposób się zachowywać. Powiem tak, nie wiem od kogo ty brałeś lekcję, prawdopodobnie od Tigera Bonzo, ale ogarnij się, gościu, ponieważ tak się nie robi. Trzeba po prostu siedzieć profesjonalnie przez cały stream i dyskutować z czatem. O nie, najgorzej. Co tutaj się stało najlepszego? O nie. Co ten samolot robi? Dlaczego on uderzył w ten wulkan? O co tu chodzi? No i oczywiście my tacy zszokowani na tym obrazku, jakby nie wiadomo co się stało. No i Jim używający cheatów na turbo, ponieważ jak widzicie nawet we własnych zawodach nie potrafi grać fair. No niestety, Jim, zawiodłem się na tobie, uwierz mi, stary, zawiodłem się na tobie. Tutaj w zasadzie nie wiem, kto występuje na tym obrazku, bo w zasadzie mamy tutaj jakichś dwóch panów, ale to na pewno nie jest Jim, a jak to jest Jim, to po prostu po przejściach, a tam na dole to chyba jest jakiś jego kolega z podstawówki, który z nim sobie tam siedział, no i grali w jakąś upośledzoną wersję Crash Team Racing. Na pewno to nie jest Crash Team Racing na PS1, jak już to bym powiedział, że to jest Crash Team Racing na Atari Jaguar, no ale niestety... Pewności tutaj stuprocentowej nie mam. No i mamy po raz kolejny Jima, który w zasadzie nie mam pojęcia, co on tutaj robi. Czy to jest na zasadzie zapuszczenia włosów, czy co on tutaj robił, czy robił sobie przeszczep włosów, żeby zakryć swoje zakola, ale powiem ci tylko tyle, Jim. Rozumiem wszystko, ale z jakiego powodu ci ten kinol spuchł? Weź ty mi odpowiedz na to pytanie, proszę cię, bo chciałbym znać odpowiedź, dlaczego ty masz taki bąbel na nosie. No i tutaj mamy tym razem Jima w wersji taki puci-puci, dosłownie, który chyba zbyt dużo się przejadł ostatnimi czasy, ponieważ mu tak twarzyczka spuchła, że... No cóż, dziąsła chyba mu tutaj wyrzuciło na drugą stronę półkuli mózgowej. No i tak to właśnie w zasadzie wygląda, nie? Tutaj uszko w ogóle jeszcze oberwało, broda no troszeczkę w upośledzony sposób mu gdzie indziej urosła. A tutaj mamy typowy obraz Jima kłamcy, który w zasadzie non-stop 24 godziny na dobę kłamie, no i jak widzicie ma tutaj długi nos jak Pinokio. Tak więc nie bawcie się w kłamstwo, ponieważ jak widzicie, kłamstwo w tym wypadku kończy właśnie w taki oto sposób, że potem wam rośnie taki długi kinol. Tutaj mamy zabawę czterech kolegów, czyli Jima, tutaj jakiegoś innego kolegi, tu też jakiegoś innego kolegi oraz jego brata syjamskiego, którego wykręciło na cztery strony świata. To był stream 18-godzinny z października 2017. Niestety Jim go skasował z kanału, dlatego że nie chciał się on przetworzyć. Szkoda, ponieważ pamiątka została wyrzucona, no ale trudno się mówi, żyje się dalej. Jeśli chodzi o memy z Jimem, to by było na tyle. Nic już nie znalazłem więcej na moim dysku ani na Discordzie, które zostały mi podsyłane jakiś czas temu, tak więc jak widzicie, teraz cofnęliśmy się o 3 lata wstecz do wspomnianego jeszcze retroskładu, ale spokojnie. Na temat retroskładu powstanie osobny materiał, ponieważ chcę tutaj jeszcze parę rzeczy opowiedzieć. Nie bójcie się, nie będzie to na pewno materiał w jakimś negatywnym świetle, tylko po prostu materiał informacyjny, dlatego że uważam, że powinniśmy lepiej trochę zagospodarować. Powinniśmy was wcześniej poinformować o tym, co się stało z grupą i myślę, że to będzie dobry pomysł, żeby zrobić taki skrót i raz na zawsze zamknąć ten temat. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to oczywiście łapeczka w górę, subskrypcja mile widziana na kanale. Po więcej takich luźnych lub nieluźnych materiałów
A my widzimy się w kolejnych odcinkach, czy to z Let's Play, czy to ogólnie takich luźnych filmików. Trzymajcie się, do zobaczenia. Ja ci dam funny moment, skurde, z tego. Jak zrobisz funny moment, to ja zgłoszę ten film, hehe.